stopniu jest dla nas taką próbą poprzez media, poprzez wiarygodność państwa mediów, apelowania do tych, którzy mają umiejętności medyczne, żeby się zgłaszali, żebyśmy mogli te osoby zweryfikować i żeby była szansa zatrudnienia ich przy walce z COVID. Minister zdrowia podjął w tym tygodniu decyzję o tym, żeby wszyscy lekarze, którzy i w ogóle cały personel medyczny, nie tylko lekarze oczywiście, tak, ale cały personel medyczny, pielęgniarki, system ratownictwa medycznego, laboratoria, to wszystko jest system naczyń połączonych i każda z tych rąk do pracy w tej chwili się przydaje. Pan minister zdrowia podjął decyzję, żeby cały personel medyczny, który ma styczność z pacjentem covidowym, dostawał podwójną stawkę kwoty wynikającej z umowy zawartej w jednostce, w której pracuje. Wydaje mi się, że to jest zachęta. Pan wojewoda mówił tutaj, zachęcał personel do pracy. Wydaje mi się, że szpital tymczasowy, który ma za chwilę powstać, też będzie wymagał jakby dokoptowania tam personelu medycznego i ten personel również będzie dostawał stawki podwójne. My jako Narodowy Fundusz Zdrowia jesteśmy gotowi i mamy na to budżet zapewniony przez państwo. Trwają prace przy budowie dwóch hali pod pacjenta respiratorowego i tlenowego. Trwają prace adaptacyjne w istniejących obiektach, czyli w dwóch halach, w budynku biurowym, to jest budowa węzłów sanitarnych, śluz dla personelu, który musi obsługiwać pacjentów, centrum dowodzenia, monitoringu pacjenta. Są przygotowywane, właściwie skończony projekt instalacji tlenowej. Jest firma, która za chwilę wejdzie na budowę instalacji, jak tylko pojawią się ścianki, które właściwie już w tym momencie pojawiają się na pierwszym obiekcie, na pierwszej hali. Chciałam państwu coś przeczytać. Każdego ranka otrzymujesz 24 złote godziny. To jedna z niewielu rzeczy na świecie, które dostaje się za darmo. Za żadne pieniądze świata nie da się z tego kupić ani jednej godziny. Dlaczego to przeczytałam? Bo to jest szpital, który ma zapewnić jego pacjentom, przepraszam, że się wzruszę, każdą kolejną godzinę, każde kolejne 24 godziny. Zwracam się do personelu medycznego. Ziarno piasku na pustyni jest tylko ziarnem piasku, ale wiele ziarek piasku tworzy burzę piaskową, która ma wielką moc. Z jednej strony niszczy, z drugiej strony buduje. Koleżanki i koledzy, zapraszamy was do współpracy. Zapraszamy lekarzy, lekarzy anestezjologów, lekarzy w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Zapraszamy lekarzy internistów, lekarzy w trakcie tych specjalizacji, a także wszystkich innych lekarzy, innych specjalności medycznych, którzy pomogą nam, ale pomogą nam wszystkim, każdemu, który będzie tej pomocy medycznej potrzebował. Szukamy farmaceutów, szukamy fizjoterapeutów. Tak naprawdę każdy pracownik medyczny jest nam potrzebny. Ogólnie szacujemy, że potrzebne nam będzie około 900 pracowników, w tym 260 lekarzy, do tego 608 pielęgniarek i 80 pracowników apteki. Cały personel medyczny, personel administracyjny. Proszę państwa, to jest dla nas, dla ludzi, a szpital jest po to i jego pracownicy, żeby ludziom pomagać. Dziękuję.